Trzeba mieć ronda wiatraczna i kawałeczek budowy. No, całe ronda wiatraczna i nasz kultowy 123, prawda? Ze wschodniego na, gdzie on jedzie. Aha, dookoła, proszę Państwa, Gocławia, Orlika, Wilga, proszę Państwa, i same atrakcje, czyli też linia turystyczna. Czego wy szukacie? Na co czekacie? Słowa Bożego już tu w Warszawie nie będzie. Państwo zobaczą naprzeciwko piękny pałacyk, dom Słowa Bożego. Przecież oni nic nie robią, żeby ludzie czytali Pismo Święte. Oni tylko Mario, zdrowaś Mario, modlą się, a Angela buduje, proszę Państwa, bunkier dla swojego Adolfa. I tu jeszcze, proszę Państwa, jakieś dziwne znaki ze strony pojazdów kosmicznych, bo jeszcze ten traktor to może nie wygląda jak pojazd kosmiczny. Oj, ja widziałam wczoraj, jakie u nas tam, proszę Państwa, na Szeligowskiej, jakie dziwne pojazdy kosmicznej maści, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. I to takie pipczenie dokuczliwe, bo to przez uszy aż przebija, proszę Państwa. Także nie będzie czytała Warszawa Pisma Świętego. I tam jak jedziemy 148 linią ażydowską na lotnisko Okęcie Chopina, my tak tutaj już nie komentujemy dużo jak kiedyś, prawda? Że całą drogę komentowałyśmy, a teraz tylko bo to cholera siedzi, gapi się i tak obcina, jakby w ogóle czy kamery to nie widziało, czy telefonu może zwykłego, czy różnych takich zwykłych ludzkich odruchów jakby nie widzieli. Proszę Państwa, są to bloki nowe, no te co tam, to już dawno stały, to już dawno stały. Te co tu, to już jakiś czas, a te dopiero tu będą. Budują, proszę Państwa, nie zalewając za bardzo betonem, tylko budują, pustaki na górę wciskają. No ten blok, co na środku z zielonym napisem, to który ledwie co widać, bo to przez płot, to z czerwonych cegieł, czerwone pustaki. Ja mówię, że przy lepszym, mniejszym, większym trzęsieniu ziemi to się rozsypie. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra.